Proszę wyjść z pojazdów, proszę wyjść z pojazdów, bo sobie tego nie życzę. Proszę wyjść z pojazdów. Panie Wójcie, mówił pani, pan, mówię, że wyjdzie pani. Kuba, czy ty kurczysz raz? Nie możesz normalnie ja nie wiem. Nie możesz normalnie. Za patrzę. To będzie dobry moment na ten. Do ciebie na wstanie, na te kurwa. Nie, to zrobimy, że wypi*** stąd teraz. No. I wysiadaj z tej... O cię baton! O cię batonownia! Ale bydlak! Ale wielkolud! O matko bosko! Panie, ja tam nie wcofam. Ja mam za mocno skrętną przyczepę. Na drodze, proszę pana, można dobra. Wszystko ogarnąć. Jak się podoba, powie pan? Jak ci podoba? Wszystko tak jak brałem sobie w tym? W konfiguracji? A jak? Wszystko tak jak pani tak pan powiedział. X9100, matko. Dobra. Gracjan, dawaj, rozstawiaj. Czekaj, bo już zaleją tutaj. Dawaj, każdy będzie zjeżdżać. Ty, bo tu... Ja cię chycola. Rozkładaj, nie, będziemy zjeżdżać. Pomóż ci? No to bestia jest piękna. Chyba trzeba pomóc. Gracjan, dawaj, daj to. Trzeba pomóc. O co chodzi? Gracjanie, lecimy. Lecimy, dobra, co? Ja pomogę wam te pasy rozpinać, jak coś. Bo koniec. Pasy pasami, tylko chyba rampy zapomniałem wziąć. Pasy pasami, jak to mówię, dobra, lecimy. Się wysuwamy z tego, co ja widzę. Tak, zaraz będzie dobrze. Ja taki model na filmach widziałem. Spokojnie, panie Michale, pan się o tym nie martwi. Panie, włącz pan koguty, jak tak stoisz pan na środku drogi i uj, bo to druty pikną, żeby to się... Nie, jeszcze jest odstęp. Panie Michale, niech pan kurde tutaj nie tego, spokojnie, jak na wojnie, jak to mówią. Panowie, pokazać wam, jak to się robi, ja widziałem na filmikach. Panie, no. Ale co pan będziesz pokazywał, jak my wiemy? My wiemy, no. Bo tutaj pana kierowca to kabli zapomniał podłączyć z tego, co widzę. A no to widzisz pan, jak zapomniał kabli podłączyć, no to widzę, no znaczy, to chodzi, dobra. Podłączyłem. Dobra, ja zjadę, bo to wie pan, bo to musi być... Zawsze, powiem pan tak, przywodził taki kombajn, zawsze ja zjeżdżam. Poszli konie po metodzie, odpalił. Gracjan, patrz z tyłu. Tylko że funkcjowi się zdarza czasami bokiem. Ale to nie patrz, bo to są kamery, tu są czujniki, więc to nic niepotrzebne. A wszystko żeś tam podpinali? A nie, jeszcze tutaj... Już, ostatni. Ale kurde, mocne pasy, jeden pas potrafi trzymać tam, kurczę. Nie ma buta nawet, jeden raz zagrać. Jedziesz, blinda! Zjeżdża. Poszli konie po betonie. Specjalna laweta, kiedyś przywozili takimi lawetami, to koła ściągali, ale tu już gąsienic chyba się nie ściąga w tych czasach. Tylko szersza laweta, no nie? Tak, to pogadamy, proszę pana, jeszcze w odnośnie najważniejszej kwestii, bo chyba widzi pan, czego brakuje. Hedera, widzę i wózka. Aha, zaraz na tym, dawaj pan tutaj. Tu header sobie pan od tego fenda podepniesz. Nie, fenda jak macie zabierać, to... Dobra, nie. Gracja jest zwolniony. Nie, ja po prostu. Ja po prostu poczułem, że klient taki żartowniś, to temu żartuje. Powiedziałem, to jest są pewne zasady w firmie i o niektórych sprawach się nie żartuje. Aha. Rozumiesz? Panie, pokaż pan, jak to działa. O co chodzi? To do mnie? A, nie. Nie, spokojnie, panie Michale. Wiedziałem, co takie żarty. Inaczej pogadamy, kurwa. On się śmieje z pana, panie prezesie. Czy można pośmiać? Dobra, teraz tak. John Deere to jest X9. Panie, chodź na słońce staniemy, tylko jak te się wrota otwiera? Panie, o tutaj, dobra. Tutaj cyk, a jak? Ajax. Łocie kręca. Chodź pan sobie po drabince, zobacz pan. Tu może na wszędzie pan tego nie ma, nie? Nie. Gracjan, kiedy wszędzie takie coś było? No, muszę sobie wziąć tyn, sikierę to. Tak. Tutaj sobie normalnie. Odpalaj. Może ja tam wejdę. Zobacz, masz monitory, masz GPS i masz wszystko, co tego potrzebujesz. To, co masz sobie pomagać, tu tak samo. To się wytuba, to się składa. No, wie, to jest klasa premium. To, zobacz, to. I teraz zobacz, widzisz, to stoi tym dzisiaj ten went? Wiesz, że dzisiaj zabieramy go, nie? Wiem, ale oświetlenie. Ja se w słońcu muszę zobaczyć tego wariata, naprawdę. Kluczem się od kupenda? Już zaraz ogarniemy to. A jak, w środku. I co, bierzemy tego szorcika, a hederek do niego? Postaw go koło tego. Postawię. To ja jadę pod płot tutaj. Header, wie pan co? No, Hederos jest tam z tyłu. Hederos? No, gracjen. Na co czekasz?
Ale no, Blake'a go przyniesie. Chyba nie zmieści ta na raz, a mój header do tego... Widzisz, jakie to jest gówno przy Chondizie? No tak szczerze, no. To też nieźle wygląda, nie? Te gąsienice to takie trochę większe w tym fendzie. To co powiedziałeś? Chciałeś? Że podjadę, że podjadę, że podjadę. Panowie, no to miał być flagowiec, a taki trochę mniejszy niż ten fendzik. Co mniejszy, co mniejszy? To, że tutaj metalu więcej jest, to myślicie co, że gorszy jest? Znaczy ja nic nie mówił. Kurr. O, rura też składana. Wiesz? No, takie... Panie, szczerze? No. No trochę mniejszy ten John Deere, nie? Proszę pana, ja widzę, że mniejszy jest ten John Deere. Szczerze myślałem, no, może lepszy technologicznie, no wie pan. Szczerze myślałem, że trochę większy będzie, ale... Ale wie pan... A to jest największy model, jaki jest. Tak, ale ja powiem szczerze, jako kierowca, że to naprawdę nie... Dobre sprzęty, nie? Nie są jakieś awaryjne i w ogóle. Tak, tak. Ale ja wiem, ja mam John Deere... O, idzie. No, to dobra. Dobra? Co dobra? Co dobra? No rozmawialiśmy, że John Deere nie jest awaryjny. No, i właśnie to jest kluczowe. Panie kierowca, jeżeli pan będzie chciał sobie zawrócić, tam jest pole po kukurydzy moje, to może pan sobie zawrócić zaraz do nas przyjść, a my tu umówimy machinerię od razu. Proszę pana, klimatyzację, proszę pana, kamery, wszystko masz. Proszę pana, tylko na ten wiatrak pan uważa, bo tutaj kurde kiedyś przywiozłem, powiem tak panu moją historię, przywiozłem jednemu gościowi właśnie tego kombajna, on chciał zobaczyć dotknąć tego wiatraka, jak go wkręciło, cholera nawet pieniędzy nie zdążyłem. To ile w Polsce tego jest, tych kombajnów? Tak, to u pana to jest dopiero trzeci. O kurde, a co to jest to? Ale kiedyś chłopak wkręciło. Ja a, to jest potężny silnik, proszę pana. Pokażesz mi pan, którym to się rozkłada, ja se wejdę, bo ja bym a jak... od razu... O, te klapy, nie zaczepił płot? Nie. Tutaj, robisz pan ten. Aha. Patrz pan, co się dzieje, jaka magia. Pana pracownik mi przeszkadza. Ale zobacz pan, jaki zbiornik. Dobra, przeszkadza? Nie. Kurde, co na przeszkodzę. I co tu się robi? Dobra, tutaj ty masz odnieść ten przycisk? Aha, który? Czekaj. Gdzie jest Wójt? Gdzie jest Wójt? Gdzie jest Wójt? Gdzie jest Wójt? Ja pierdziele. Gdzie jest w ogóle? Dobra, wychodzę do nich. Miał być o 11! O skurczymy! Gdzie ten chłód? Witam państwa! Witam bardzo serdecznie! Witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu! Dzisiaj na moim gospodarstwie, drodzy państwo! Dzisiaj, tak jak wspominałem... Brawa dla Wójta! No, dzisiaj tak jak wspominałem... nasze spotkanie jest po to, abyśmy po prostu lepiej się poznali, aby państwo zobaczyli... Z nowymi drogami! Z czym? Co z nowymi drogami? Jeszcze wyborów nie wygrałem, jak wygram to będzie dobrze! Będzie państwo gotować! Co? Chcemy poznać obietnice wyborcze! Dobrze, w takim razie tak! Chcemy, jeżeli wygram... to obiecane! A drodzy państwo... wstępy dla każdego? Drodzy państwo, proszę mnie posłuchać! A ci będzie... Jeżeli wygram ci wybory... Ci będzie 1000+? Tysiąc! Proszę cicho, proszę mnie posłuchać! 1000+! Drodzy państwo, jeżeli wygram wybory, naprawię wszystkie drogi w minie. Będzie naprawdę dobry dojazd. Będzie to robiła? Autobusy dla wszystkich dzieci za darmo! A ci dla dorosłych też będą za darmo? Autobusy w naszej gminie... Do kościoła musimy... Autobusy, bilety w naszej gminie nie będą potrzebne. Będą za darmo autobusy dla wszystkich mieszkańców. Macie państwo rację, nie tylko dla uczniów. Dla wszystkich mieszkańców! A ci będą darmowe samochody? Bez przesady. Ale drodzy państwo, mam dla was wszystkich niespodziankę. A darmowy kurs na prawo jazdy? Dla wszystkich, którzy dzisiaj się tutaj spotkali, dla każdego człowieka, który dzisiaj tutaj przyszedł, mam 500 zł. Dla każdego bez wyjątku. Poczeka pan! Jadą! To idą, jak nie pasuje, to idą państwo do tego wójta, ciekawe czy coś da! Ja zadzwonię do całej rodziny, niech tu przyjdą! Halo? Gdzie jest 1000? Macelek! Tysiąc plus! Nie będzie 1000+! Drogi... Dobra, drodzy państwo, teraz tak, spotkaliśmy się tutaj po to, abym państwu zaprezentował, jak mieszka. Po prostu ja chcę, żeby państwo przyszli do mnie, żebyśmy się spotkali. Jak widzicie, nie brakuje alkoholu. Niektórzy już patrzą, zasiedli przy stole. Nie brakuje alkoholu, mogą się państwo napić. I dzisiaj również... Wygwizdajmy go, nie daje 1000+! Ochrona, wyprowadź tego pana! Ochrona! Wyprowadzić! 1000+!
1000+. Dobra. 1000+, Dyba. 1000+. Do widzenia panu. Ja będę głosował tylko 1000+. Jakie 1000+, proszę pana? Jak ja mogę dać, jak jestem będę tylko wójtem gminy, to jak ja mogę dać 1000+? Ze swojej kieszeni. Spotkanie. Ze swojej kieszeni staćcie. Masz pan tysiaka teraz, proszę. A ja? I dla pani tak samo też. Ty człowiek. A do tego pana? Ty człowiek. Porozdaję zaraz też. Ludzie, dobra, zszedłem do was. Witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. I teraz pytanie tak. Drodzy państwo, czy ktoś z was będzie na mnie głosował? Ja! No. Dobrze, mam nadzieję, że wszyscy również. Spotkaliśmy się tu po to, aby po prostu zaprezentował wam, jak mieszkam. Moje maszyny, moje wszystko. I przede wszystkim, co chciałem państwu powiedzieć, to że ja mam pieniądze, więc nie oczekuję od państwa pieniędzy. I będąc w tej gminy, na pewno nie będę chciał od państwa nic. A co nadto, mam pieniędzy tyle, że dam państwu również. Podzielę się z państwem. Chcę po prostu zrobić coś dobra, dobrego zrobić. To ja bym chciała ten biały samochód! Bez przesady. Ja bym tego Brabusa. A ja bym chciał gwiazdkę z nieba. Jeszcze tego Bentleya, odjeżdżamy. Proszę wyjść z pojazdów, bo sobie tego nie życzę. Proszę wyjść z pojazdów. Pani mówię, że wyjdzie pani. Kuba, czy ty kurczysz raz? Nie możesz normalnie ja nie wiem. Nie możesz normalnie. Za patrzę. To będzie dobry moment na ten. Na ciebie na wstań, na te kurwa. Nie, to zrobimy, że wypij stąd teraz. No. I wysiadaj z tego. Co miało być za darmo, panie? No przejażdżki w ogóle. No i będą za darmo, ale jak będą państwo sobie siadać do wszystkiego jak leci, to nie będzie nic za darmo. Bo ja też mam swoją cierpliwość i będą państwo wypraszani. Po to jest tu ochrona, że będą państwo, jeżeli ktoś będzie przekraczał regulamin, co ja mówię, że nie można, to będą państwo rozstrzelani. Nie wypraszani. Rozstrzelani. Spojrzeć proszę na balkon, z czym stoi mój ochroniarz. Z bronią palną. Taki wójt z ciebie, że będziesz strzelał do... O, nie będę strzelał. Idziemy, wychodzimy. Nie głosuję na tego wójta. Ja też nie. Ludzie, nie głosujcie na niego. Nie głosujcie. Żartuję, a to pana żona? To pana żona? Uciekajcie. To pana żona? Nie przyznaję się do niej, ja co? Dobra, zamykam to panie. Panie, panu potrzebna ta żona? Nie. No właśnie, to co pan? Mogę być w gminie kimś? Proszę pana, ja panu załatwię, co pan będzie chciał, jak pan tylko zrobić. Oj, tak, dziękuję. Że nie. To przemów teraz pan do tych ludzi. Moi drodzy, złoty człowiek, Karol, nasz przyszły wójt, rozda wszystko, będziemy wszystko mieli, będziemy żyli w dobrobycie. No i wszystko, o to chodzi. No. Drodzy państwo, rozgości się, pijemy, co chcemy, jemy i atrakcje, teraz atrakcje, o, przyszła. Atrakcje, można przeglądać sobie, popatrzeć maszyny. Do niczego nie wsiadamy. Ej, jeszcze będę zastępcą wójta. Do niczego nie wsiadamy, drodzy państwo. Jeżeli ktoś chce sobie popatrzeć, to proszę bardzo. Dzisiejsza atrakcja również. Jeżeli ktoś chce, oferuję również dzisiaj przejażdżki autem. Więc. Słucham? Jaki yonder, jaki fajny. No, można sobie popatrzeć. Jeżeli ktoś z państwa chce, zapraszam tutaj do mnie. Możemy przejechać się którymś wybranym autem, mogę państwa przewieźć. Więc czekam, bawcie się, nie ma problemu. No, maszyny niezłe, co? Można samemu wsiadać? Nie można samemu wsiadać, regulamin był przedstawiony, tak? Słucha pani mnie, czy nie słucha? Ale ja jestem zastępczynią wojtową. No, nie jest pani zastępczynią. Też jest wystawione. Taki zator? Proszę pana, bo jestem nawet za małymi rolnikami, za każdym. A szczególnie za małymi rolnikami, żeby mieli dobrze w tym kraju, ja proszę pana. Ja jestem rolnikiem, mam takiego naprawdę? Samego. Tylko 7, 5, 11. Proszę pana, ja jestem za małymi rolnikami, bo ja chcę, żeby było każdy miał dobrze, proszę pana. Nawet te małe rolnicy, żeby mogli po prostu, proszę pana, się rozwijać. Ale widać po panu, że jest taka równowaga na gospodarstwie, naprawdę, złoty człowiek. Jest wszystko, proszę pana. I żeby duże rolniki oddawali dla małych. Tak, tak, to jest najlepszy pomysł, żeby tu przynajmniej połowę oddawały. No już bez przesady, nie róbmy sobie jaj, ale po prostu, żeby były dopłaty dobre dla małych rolników, nie, żeby rolnikom po prostu się to opłacało. Dobra, ale to dla małych, a dla dużych, żeby w ogóle nie było dopłat, bo one wszystko zabierają pola i w ogóle. Tego nie mogę obiecać, bo ja będę wójtem gminy, a nie prezydentem Polski. Złodzieje, tylko mali rolnicy się liczą. No dobrze, no, w tym akurat temacie nie mogę nic zrobić. A co, państwo nie będziecie autem się przejechać ze mną? A wprowadzimy zasadę taką, bo ten drugi wójt to obiecywał, że będzie taka zasada. Proszę się porozglądać, ja tylko przygotuję wyjazd. Że duży rolnik, każdy będzie musiał sprzedać kawałek swojego największego pola dla małego rolnika, dobra? Nie, nie mogę. Powinna być przygotowana jako ustawa nowa.
Nie mogę tego, nie mogę tego państwu obiecać. Żeby każdy duży rolnik i idziesz musiał dla małego sprzedać pola kawałek. Znaczy... krów nie ma, mam świnki i kurki. I żeby każdy duży rolnik musiał trochę świnek oddać dla małego. No to na pewno tak nie będzie, od razu mówię. Czemu? Idź kapłacz teraz. Dobra. Teraz tak, drodzy państwo, chce ktoś się przejechać jakimś autem? Pytam jeszcze raz, czy ktoś chce się przejechać autem? Skoko, jak mi to kolejnego tysiąca nie dasz. Co? Idzie do trzech. Raz. Co pan robisz? Dwa. Panie, co pan robisz? Ten rozkakała. Panie! Co pan robisz? Czy pan jesteś normalny? Zejdź pan z tego dachu! Zejdź pan z tego dachu! Mam mnie zostawić. Ale co pan robi? Co się stało? Nic. Chciałem zobaczyć, jak się skacze do zetora. A ta lampucera pańska? Co ona tam robi? Ona jest upośledzona. Proszę pana... ja bym chciał tym busem się przejechać. Prawda? Ja muszę takiego kupić, no. Ale serio? No. Ja przepraszam, pana małżonka też jedzie, czy nie? No może się przejechać. Bo ja jest miejsce. Rolls Royce'ów mnie nie stać i w ogóle, tylko ja jedzie się pani? Chciał przejechać. Tak! Jedzie. Dobrze, drodzy państwo. Ja teraz tak, słucham jakichś pytań. Jeżeli mają państwo do mnie jakieś pytania, przejdziemy się po wiosce. Ja bym chciał wiedzieć. Słucham. Ile ma pan hektarów? Szczerze? Ciężko zliczyć. Tutaj po lewej stronie. Ja bym chciał wiedzieć. A tutaj, a może tutaj być McDonald's tam po lewej stronie? Bo tutaj ludzie pytali. Czy na wiosce będzie McDonald's, tak? Tak, ale tu dalej po lewej stronie. Ale takie śmieciowe żarcie chcą na przykład dzieci jeść, że pani... To może kebab? No kebab już jest lepszy, kebab możemy zrobić. Od Turka. O, słucham? Od Turka. O, dobrze. Odmalujemy wszystkie pomniki na cmentarzu, jak pan będziesz tym? Wszystkie pomniki będą sfundowane z mojej kieszeni. Ile będzie szło pieniędzy? Przynajmniej 50% budżetu. Nie 50, na kościół będzie też szło, ale nie 50. A na kościele trzeba zrobić? Słucham? Tak, w kościele! Tak, w kościele z mojego portfela będzie zrobiony. Aha. Złoty człowiek. A niektórzy mieszkańcy potrzebują samochodu! Sklep będzie zremontowany, drodzy państwo. Bingo tu byśmy postawili, panie wójcie. Ale, proszę pana, ten sklep będzie zremontowany z mojej kieszeni. A może w końcu by tutaj zrobić sygnalizację świetlną na wsi? Oczywiście, będzie sygnalizacja świetla. Pozwolę sobie tutaj zawrócić. Sygnalizacja świetla będzie, może jeżeli chcą państwo, pokażę państwu moją nawet firmę, która jest tutaj w pobliżu akurat. Takie jedno miejsce, panie wójcie, o tu w lewo i tam w lewo, bo to zanieczyszczenie od tej firmy, tą firmę jakoś pan by zlikwidował tu czyjąś. Ale która to musimy tak podjechać, musi mi pan powiedzieć, która. No, bo ludziom słoma paruje od tego. Kieruje mnie pan. Tu prosto. Oj, tutaj koło kapliczki byśmy ten daszek zrobili, żeby ludzie się modlili. Dobrze, dobrze. Tutaj droga są. A może przystanki autobusowe byśmy zrobili pod każdym domem? Krzesełka, o. A zrobimy przystanki autobusowe pod każdym domem? Nie zrobimy czegoś takiego, bo nie będzie na to miejsca. Proszę pana. Dobrze, w lewo. I co tutaj, gdzie tu jest ta firma? Co? Tu basen byśmy otworzyli, tu po prawej stronie. Dobrze, możemy to w sumie zrobić, możemy to zrobić, prawda? Tu, a tutaj z tej firmy zanieczyszczającej środowisko galerię handlową. O, tu jest ta firma do zamknięcia. No, najgorsza firma. A do zamknięcia? Uargumentuję to państwo. Bo tu każdy narzekasz, tu zanieczyszczenia są przeogromne. I złodzieje! Tu zamknięcia policja! Tamy. Drodzy państwo, ale to jest moja firma. Aha, ja wysiadam. Aha. Ale nie, chodź, żartowałem, drodzy państwo. To nie jest moja firma, ale przywiozłem was tutaj, bo chcę wam powiedzieć, że to jest najgorsza firma w okolicy! Zapraszam państwa, podpalimy tu razem! Zapraszam państwa we dwójkę, za mną! Za mną! Zapraszam państwa we dwójkę! My już kiedyś to podpaliliśmy, ale to zapraszam państwa we dwójkę! Proszę tutaj wejść na chwilkę, ja za państwem wejdę, proszę, zapraszam pana! Nie wchodzę! No wejdzie pan! Bo idziemy tutaj, wejdziemy! Wróć pan! No! Chodź, jakie pomidorki piękne! Zobaczcie, ale piękne pomidorki, ale dobrze one rosną tu! No! Ale ej, zobaczcie państwo, tam dalej! Patrz, tam dalej trzeba! I kapustka! Dobrze, i teraz włącz. Dobra, zamykam! Dobra, włączam gaz! Masz skorzki, jakie dobre! Masz skosztuj! Widzowie, musiałem to zrobić, no. Jak oni już teraz wiedzą, że to jest moja firma, widzowie. No. Drodzy państwo, niech państwo wyjdą! Niech państwo wyjdą! Halo? Niech państwo wyjdą, niech państwo nie udają, to przecież był tylko...
woda puszczona tutaj, widzowie. Bo czym oczywiście podlewanie wody tutaj. No nie żaden gaz usypiający, widzowie. No to podlewanie wody, więc... Halo, drodzy państwo. Ej. Dobra, niech ci... Dobra, jedziemy stąd. Jedziemy stąd. Os. Dobra, jedziemy. Widzowie, ale musiałem się tak zachować. Musiałem się tak zachować, cholera. No to, klej. Ej, pomidory kradniemy i sałatę dawaj. Dawaj, ej! Kurczę. Tyle takiej dobrej. O! Tak? Mam... Dobrze, teraz tak. Jak państwo będą znowu udawać, to naprawdę włączę coś, czego państwo nie chcą. Liczę to 5 i mają państwo się odezwać, jak nie, to naprawdę włączą coś, czego państwo nie chcą. 5. Ale 4. 3. 2. 1. Dobrze. Włączamy, widzowie, teraz. Dobra. O, nagle państwo żyją? Zapraszam. Zapraszam, proszę wyjść. Bądź, biegniemy, szybko powiem, że to jego firma. Szybko, szybko, powiem wszystkim! Ale to nie jest moja firma, przecież mieliśmy ją spalić. Wszystkim powiemy. O nie tym wiem, czy dadzę radę. Nie wiem, czy dadzę radę państwu to obiec. I sobie włączyłem przed chwilą gaz, nie wiem, czy dadzę radę to obiec. Będziemy ich obserwować. Ciekawe, który pierwszy padnie, ciekawe, to jest wyścig. Ciekawe, który pierwszy... O, już jedna... O kur... Już jedna... Dobra, widzowie, no co, trudno, no. Akcja nie zła, jedziemy tam szybko do wyborców, bo trwa impreza. Oczywiście ich ochroniarze pilnują porządku, także o to się nie martwcie. Nic tam na pewno złego się nie dzieje, bo... Ochroniarze zostali dobrze przeszkoleni, obserwują to cały teren. Kamery też są również, więc obserwują to. Nie ma tu gdzieś ich na polu? Nie ma? Nie padli tu gdzieś na polu? Nie. Raczej chyba nie. Dobra, wracamy tam do domu, zobaczymy, co tam, widzowie, się dzieje. No dzisiaj na takie spotkanie z wyborcami, wiecie czemu? Bo jutro już są wybory, widzowie. Jutro na kanale już dowiecie się, czy wygrałem, widzowie, czy nie. Czy wygrałem, czy nie, jutro już są wybory, także... Oj kurde, jestem bardzo ciekaw. O, biegno, zobacz to biegno. Zobacz to biegno. Jeszcze nie padli. Biegno. Halo, drodzy państwo, siadajcie, podwiozę! Halo, podwiozę! Nie dla złodzieja, nie dla oszusta! Nie, dla bandyty! Dam pieniądze, dam pieniądze, dam pieniądze! Nie, dla pieniędzy, czarnych brudnych! Dam pieniądze! Nie. No dobrze. Musimy im to powiedzieć, wszystkim. Zobacz, szybko, wracamy na gospę, zamykamy bramę.